gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj słowaka, przeciętniaka, daj niewalczaka, nie zdechlaka, daj nie Polaka, nie drumlaka, nie niegrzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie Spaślaka, nie Polczaka, nie Rasaka, nie Cieżniaka, nie. Prześlij mi Siplaka. Ten program będzie dobry, pan. Anegdoty się zaczęły już przed programem. I to nie ja je opowiadam, dlatego będzie dobry. No właśnie. Dobry wieczór państwu. To chyba wieczorem będzie leciało, tak mam wrażenie. To jest quiz słowacki, quiz fajny, quiz wesoły. Dzisiaj goście zacni, goście różnorodni, różne kategorie będą, będzie wszystko się kręcić i obrót będzie kolorowe. Będzie longo? Będzie ciąg, pong, będzie longo, tak. I to będzie czytać. Kto... A będzie mapka taka? A kto będzie czytał? Czubówna. Nie, a kto tam miał, czytać? A nie Czubówna? Nie. Nie, już nie pamiętam kto. Pamiętam tylko, żeby to po dzienniku mieli to zagrać. Tak. Żeby dziennik nie na to przerwali. Żeby dziennik nie na to przerwali i tam jeszcze była mapka, żeby dojechać. I będziemy przerywać dziennik wiadomości, żeby puścić quiz o starych Słowakach. Mam to dogadane z Jackiem Kurskim. Wojciech, a nie ta, Loska. Loska, tak. Pana dobrze pamięta. No. Wojciech Piela. Dzień dobry. Elegancki, bo z obiadu. No ale takiego zwykłego, wiesz, wbrew pozorowie się nie zawsze. Z teściami? Nie, no na razie jeszcze ze swoimi rodzicami. Tak. Ze swoimi teściami. Jakby, no nie dzisiaj, bo to nie będzie emitowane tego samego dnia, ale moi rodzice obchodzą 25. rocznicę ślubu, wytrzymali są ćwierć wieku, co w dzisiejszych czasach, myślę, może słyszeć za dobry przykład, za inspirację. Ludzie, zastanówcie się czasem, jak wybieracie miłość, kochajcie tak. się. Nie te Tindery, Tak, naprawdę ja rodziców podziwiam jeszcze, że wytrzymali tyle ze mną. To w ogóle. Bibliotece się myślę, że 100 lat dla nich. Myślę, dali czadu. Dali wszyscy czadu. Możemy złożyć takie życzenia. Wszystkie tak, najlepszego dla państwa Piela. Dziękuję w imieniu całej rodziny. W bibliotece się zapoznali, tak? Podobno. No, nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Łukasz Stupka jest też z nami. Były dyrektor sportowy Termaliki Wisły Kraków zielono-czarnych, czyli to jest Górnik Łęczna, i scout kiedyś Wolverhampton i Crystal Palace. Dobry. Dobrze powiedziałem? Pomieszałeś trochę. Jak cię powiedział? Bo ten dyrektor tylko w niesie, czy? A tu tam masz napisane? Tu masz napisane. Eksport dyrektor i tu wymieniasz te trzy kluby na Twitterze. No bo na Twitterze jest bardzo ograniczona liczba znaków i jakbym to jeszcze rozbijał na jakiś head of international jeszcze, scouting i tak dalej. Tu jeszcze masz Real Madrid, ale to jest jakiś inny. Ale to uczelnia. No bo też skończyłem uczelnię Realu Madryt. Wiesz, no generalnie tam trochę pojeździłem po świecie i nabieram ludzi na to, że coś tam umiem, coś tam rozumiem, coś tam się nauczyłem, więc tak jeden na takim farmazonie cały czas. Mam pytanie. Na pizzu. Na pizzu. Ale to w Anglii popularne jest jechanie na pizzu, więc... Mam do ciebie pytanie, czy kiedykolwiek zrezygnowałeś z transferu starego Słowaka, bo bałeś się, jak to zostanie odebrane w przestrzeni medialnej? A to już na samym wstępie mam opowiadać tą smutną historię? Możesz. Znaczy generalnie mógłbym zacząć od tego, że ja jestem zaszczycony, mogłem być tu z wami naprawdę, to było zawsze moje marzenie od dziecka, chociaż program nie jest tak długo na antenie, ale chciałem jednego Słowaka. Ukazał się jakiś czas temu artykuł o dyrektorach sportowych, gdzie ktoś dał tezę, że jeżeli ja jestem w niecie, czy to nie będzie starych Słowaków, i czytając to, płakałem, bo chciałem ściągnąć Erika Grendela do Niecieczy. Mieliśmy na jego temat fajny wywiad środowiskowy. Sobolewski, Radek, który rzadko się wypowiada w mediach, powiedział, że to też fantastyczny gość do szatni, więc mieliśmy tutaj potwierdzenie, że ten człowiek się fajnie będzie z nami, Polakami, tutaj w szatni też utożsamiał asymilował. I asymilował dokładnie. No ale czytając to już wiedziałem, że ten transfer upadł i że w zasadzie nie mogę go ściągnąć i było mi przykro. Później powstał pomysł Borysiuka, ale to może na inną anegdotę dalszą, bo równie nie dobry. Trafił do niecieczy, więc... A czemu nie Gergela? Tylko jednak Grendela.
Bo jest, bo już Gergel jest. A jest, jest, ale to byłaby para, Boże, znakomita. No para z Zabrze, no. Piękna para. Piękna klamra. No niestety, no. No jak już myślę o tym Grendelu niedoszłym, to takie łzy mi napływają do oczu, to może przejdziemy do kolejnej. Tak, no nie widzisz, Paweł, nawet nie wiesz, kto gra w Nieczyszy, się potem wypowiada po pierwszej lidze poważnych programów. Zakurat zapomniałem, gdzie gra nie wiem, nieważne. Jakub Białek jest z nami. Dzień dobry. No tak głupio się teraz już śmiać z tych starych Słowaków, jeżeli to ma taki wpływ, że oni nie dostają później pracy w Ekstraklasie, też mi się szkoda zrobić. Odpowiadamy za bezrobocie wśród starych Słowaków. Tak, to wszystko przez nas, wszystko przez nas. No tak, szykanujecie przede wszystkim starych Słowaków, a później oni idą do drugiej ligi słowackiej zamiast iść do Nieczyszy. Ksenofobia. I tam rozwalają system. Drugiej ligi słowackiej są nie do zatrzymania. Nie do zatrzymania. Słyszałem, że Grendel dobrze sobie radzi teraz. Tak, i zostanie chyba trenerem w klubie, którym jest, czyli w Pochroniu. No. I Daniel Żurawski, pseudonim Czapo, z KTS-u Weszło Warszawa, sympatyk skoków narciarskich. I Wojtka Pieli. A bardziej skoki, czy jednak Wojtek Piela? Nie, jednak bardziej może skoki. Skoki z Wojtkiem Pielą. Może tak. O, bo Wojciech, myślę, że to byłoby optymalnie. No ale wiadomo, ostatnio Wojciech zapoznał pewną piękną kobietę, więc nie chciałem też mówić za bardzo o tym, że jestem jego takim wielkim fanem. Czapo, spokojnie. Następnym razem, jak będę jechał do Ruczynowa, to wezmę dla ciebie dodatkowy kupon na Bigos. A jak oceniasz skoki Wojtka na skoczni K5? Tam pierwszy skok widziałem, troszeczkę nie dotrzymał lądowania. Telemark był taki po prostu za mało zaznaczony. Aczkolwiek już w tej drugiej próbie widziałem, że było dużo lepiej. Trochę zabrakło odległości, ale ustał. No dobrze, że był pierwszy skok, to zjechałeś jak ten, Lojcu. Pamiętam, z progu. Tak, to tak, zbytnio były nawodnione tory, to jest raz, czyli to był zamach na mnie. A dwie jeszcze, myślę, takie kwestie, to raz, że zbyt mało pracy w tunelu aerodynamicznym, a druga rzecz to no, wiatr był jednak dosyć silny, północno-południowy i wschodnio-zachodni. I to jakby we wszystkich kierunkach mnie przewracało. No i tak. A to nie dostałeś bonusu punktowego za niekorzystne warunki? Rozdawali tam na przykład, jak ktoś ma ładną twarz, ale to się nie załapałem na to niestety. Piłeś wódkę? No. A przed skokiem czy po skokiem? Jak mi dali bidon przed zawodami i powiedzieli mi, że to jest woda, to tak mam dzisiaj wrażenie, że mnie oszukali. Dobrze, panowie, przejdźmy do rundy trach, trach, trach. Runda trach, trach, trach jest dzisiaj inna. Jestem trochę przerażony, bo zawsze jak wprowadzam jakieś nowości, to one się w pewnym momencie wypieprzają. Ale mam nadzieję, że tym razem się nie wypieprzy. Czy pamiętacie taki teleturniej i najsłabsze ogniwo? Oczywiście. Pamiętam, to Kazimiera Szczuka. Kazia prowadziła. Kazimiera Szczuka. A co ciekawe, w amerykańskim odpowiedniku prowadził Donald J. Trump, czyli obecny President of the United States of America. God bless you and God bless United States of America. Thank you very much. I grał też w Kevinie, no, w samym Nowym Jorku. I jeszcze w jakimś filmie. Nieważne. I tam jest tak, że było, że oni odpowiadają na pytania i zbierają sumę, prawda? A trzeba powiedzieć bank. Na przykład ty odpowiadasz dobrze na pytanie, ty dobrze, i ty mówisz bank, i ta suma przychodziła wtedy. Ale zanim usłyszysz pytanie. Ale to jak? Jak ja mam pierwszy odpowiadać? Pierwszy odpowiadasz, no tak. To ja jestem na straconej pozycji, bo nie mogę... Nie, ale wygracie razem. Gramy jako drużyna. Jako drużyna. Gracie to jest jako drużyna. Najlepsze ogniwo. Jesteście teraz drużą, no ja ci wszystko wytłumaczę. Dobra, jest 30. To jest zabawa, jest to pewien rodzaj mistyfikacji, my tutaj gramy dla punktów, my gramy... Jest 30 pytań. Żeby się spotkać, prawda? Jest 30 pytań, na razie to wezmę. Będę go potrzebował, ale potem ci dam. No dobra. Jest 30 pytań i nie gracie na kasę, bo ja nie mam. Akurat nie dziwi, a może mam zegarek? Nie, bo z... jest cenny. Po babci. Koszula? Po dziadku. 30 pytań. Dziadek w Afrika Korps służył? Tak. 30 pytań. Musicie jako drużyna uzbierać 13 poprawnych odpowiedzi. I wtedy wszyscy dostajecie po punkcie. Jeśli tego nie zrobicie, każdy traci po punkcie. I co więcej, potem na kartkach trzeba będzie napisać, kto waszym zdaniem był najsłabszy, i ta osoba jeszcze traci punkt. Także tu można się naprawdę skompromitować. To jest trach, 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 30 pytań? Ale to szybko idzie, to 4 minuty tak, to tak wszystko pójdzie. Ale to bankujemy, czy bank? Bankujecie, tak. Ja wciąż nie rozumiem. To jest proste. 13 pytań. No. Musicie uzbierać dom. Ale każdy ma 13 pytań? Nie. W sumie jest. Raz, dwa, trzy. Zaszczycujemy te odpowiedzi? Raz, dwa, trzy. No, słuchaj, ale jaka jest różnica, jak zabankujemy po trzech, albo każdy po jednym będzie bankował? Bo rozumiem, że musimy 13 odpowiedzi minimum
uzyskać poprawnych. Tak. I jakbyśmy bankowali po każdej poprawnej, to i tak będziemy mieli 13. Nie. Prawda, ale nie. Pierwsza odpowiedź nie liczy się do puli. A, okej. Okay. Musimy się na przykład patrzeć, jak jest raz, dwa, trzy i ty powiesz bank. To 2 punkty. Nie, 3 punkty, bo to się pogubimy, ale nie można bankować po odpowiedzi. Po pierwszej odpowiedzi, dobra. Tak, po drugiej jest, możemy bankować. Tak, po drugiej możemy bankować. Dobra. Ale patrzcie, jak na przykład jest raz, dwa, dobra, trzy rozumiem. I Czapo mówi bank, ale przed usłyszeniem pytania, to zapisuję wam 3 poprawne odpowiedzi. Natomiast jeśli będzie raz, dwa, trzy i Czapo nie powie bank i źle odpowie, to schodzicie do zera. Dobra. No dokładnie. I musicie, a i im więcej punktów zbierzemy, tym... Musicie 13 mieć minimum, dobra, żeby dostać punkty. Każdy po drugim, 4 minuty. Po drugiej 4 minuty, ale na 30 pytań. Więc jak ktoś się będzie za długo na 30 pytań, więc jak ktoś się będzie długo zastanawiał, nie możecie go pospieszać. Każdy... Możemy. Nie możecie. Ja to nie zdążycie, możecie nie uzbierać 13. Wtedy wszyscy tracimy punkty i jeszcze dodatkowo wskazujemy najsłabszego i ten. Czyli przyciszmy. Jak masz na imię? Wojtek. Jak masz na imię? Łukasz. Zbankuj. Bank. I 2 punkty wchodzą. Dobra. No. I mamy 2 punkty, tak. Możemy zebrać 3. A słuchaj, a jest jakaś różnica, jak zbankujemy po 3 albo po 2? Czy jakiś dodatkowy punkt? Nie, jest, a za każdym razem, jak ktoś odpowie źle, to nieważne ile mamy punktów, to zjeżdżamy na zero. 7 czyli mamy przykład, że mieli 10 punktów, nie, tak nie, coś te punkty wchodzą. Jak mówisz bank, to one wchodzą do banku. Aha, a po co nam kartki? Bo potem będzie pisać, kto jest najsłabszym ogniwem, waszym zdaniem, i tak obracać, jak w tym problemie. Tak, ja i trzeba zapiszę. Argumentować. Kurde. Ja sobie nie pojadę na najsłabszy, bo ja nie jestem. To jest proste. Tak, ale słuchajcie, panowie, serio, powinniśmy bankować po drugiej poprawnej odpowiedzi, każdy bankuje, bo tak czy siak. Dobra, potem będzie trzeci punkt, czy coś. Dobra, to zaczynamy, tak? Nie, to czekaj, muszę coś wymyślić, żeby. Nie, dobra, niekoniecznie, nie, bo później trzeba znowu 2 poprawne, żeby zabankować z drugim punktem. Okej, nie, niekoniecznie trzeba bankować. Dobrze, patrz, jest dobrze. Paweł, był system dobry, to żeś. Tak. Trochę trzeba. Nie, już jest okej. No. Dawaj, gramy. No ja muszę włączyć stopę. I co, ja pierwszy odpowiadam, tak? Tak, i że tak, raz, dwa, trzy, cztery i potem od ciebie znowu. Kurde, ciekawe, czy dobrze siadłem. Pytania są różne. Czasem mądre, czasem niemądre. Ale raczej nie. Muszę włączyć stopę. Macie 4 minuty, pamiętajcie. Pamiętajcie o bankowaniu. Zaczynamy w grę w najsłabsze ogniwo. Wojtek, jaki był wynik meczu Polska-Ekwador na Mundialu 2006? 2-0 dla Ekwadoru. Dobrze. Łukasz, kto jest obecnym zwycięzcą Pucharu Narodów Afryki? Ghana. Źle. Algieria, tracicie punkty. Czy Mariusz Romak kiedykolwiek prowadził Śląsk Wrocław? Tak. Daniel, z jaką drużyną w roli selekcjonera debiutował Jerzy Engel? Norwegia. Źle, Hiszpania. Kto był królem strzelców Ekstraklasy w sezonie 14-15? 14-15? Tik-tok. Dawaj, dawaj. Tik-tok. 4 minuty. Marcin Robak? Źle, Kamil Wilczek. A. Ile razy zdarzało się w XXI wieku, by król strzelców wędrował do więcej niż jednego piłkarza? 2. Dobrze. Który selekcjoner poprowadził kadrę najwięcej razy? Piechniszek. Dobrze. Ile meczów na dużych turniejach... 2 punkty. Ile meczów na dużych turniejach wygrał Leo Benhaker? 0. Dobrze. Czy gdyby Krakowia nie miała odjętych punktów, byłaby obecnie niżej czy wyżej w tabeli od Legii? Jakby nie miała odjętych punktów, byłaby wyżej. Dobrze. Bank, bank, 2 punkty. Kolejne. Który polski piłkarz został uznany najlepszym młodym zawodnikiem mundialu w 1974 roku? Zdzisław Kapka. Źle. Władysław Zmuda. Kto jest obecnie na 4. miejscu w Ekstraklasie? Jagiellonia? Źle, Lechia. Ile mam punktów w tym? 4. Dobra. Jaki jest ostatni zespół w Ekstraklasie? Jaki ostatni zespół w Ekstraklasie w roli trenera prowadził Jan Urban? Śląsk Wrocław. Dobrze. 2 minuty do końca. Z jakim zespołem w eliminacjach do mundialu, z jakimi zespołami w eliminacjach do mundialu przegrał Paweł Janos? W eliminacjach do mundialu z jakimi? Anglia i to jest koniec. Dobrze. Bank. Bank, 2 punkty. Prawda czy fałsz? Grecy swój ostatni mecz przed zwycięstwem na Euro przegrali z Polską. Prawda. Fałsz, przegrali z Rosją w grupie. Ile goli strzelił Grzegorz Lato, gdy zostawał królem strzelców mundialu? 7. Dobrze. Czy w 1915 roku Bolesław Banek, pełniący funkcję kierownika szkoły w Niecieczy, ksiądz Leon Birnabum i ksiądz Antoni Słonina założyli zespół teatralno-churalny? Nie. Tak. Pabianice, Pruszków, Radom. Gdzie urodził się Paweł Janas? Pabianice. Tak. Który piłkarz zagrał na więcej meczów za kadencji Adama Nawałki? Robert Lewandowski. Dobrze. Bank.
Bank, kolejne dwa punkty. Kto spadł w zeszłym sezonie z Ekstraklasy? Arka, Korona, UKS. Dobrze. Ile lat czekaliśmy na awans do Euro 21? Pierwszy raz awansowaliśmy do Euro 21? W 2019 ty awansowaliśmy. To ile lat czekaliśmy? Długo. 8. 25. Ile mamy? 8? 8. A pytań zostało. No bo wolno czytać. 10. Ja wolno czytam. W jakiej fazy Euro 21 doszliśmy najdalej w historii? Faza grupowa. Źle, ćwierćfinał. Kto strzelił nam pierwszą bramkę na Euro 2016? Jakiś Grek. No nie, 2016. Popraw. Nie masz czas, no mów. 30 sekund. Dobra, pas. Shaqiri. Kto wykonał decydującego karnego w meczu Polska-Portugalia? Po stronie rywali. Po stronie rywali? Tak. Quaresma. Słyszałem, bym to powiedział. Quaresma, dobra, uznaję. Jaki symbol reprezentuje Batmana? Po angielsku bat, czyli nietoperz. Tak. Bank! Rosyjska ruletka Joker Ananasy z naszej klasy, którego turnieju nie prowadził Krzysztof Ibisz. Ananas z naszej klasy. 48, 50, 52. Ile lat ma Noriaki Kasai? 48. Dobrze. Dwa punkty. Na jakim poziomie rozrywkowym występuje obecnie Bałtyk Gdynia? Trzecim. Bankuj. Czwartym. Kto strzelił jedyną bramkę dla Wiszy w meczu z Realem w 2004 roku? Gorawski. Bank po czasie! No nie, 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 są punkty, są punkty! Nie, nie, są punkty, paci! Nie, 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 punkty! No, 14 odpowiedzi. Tak, 14, ale tak czekaliśmy 13 do odpowiedzi. 12 punktów i 13 do odpowiedzi. I tak wam przejechałem, nie zostało zbankowane. Dobra, ale 13 podpowiedzi było. 13 sekund po czasie i tak było. 12 punktów, panowie. No nie, no to zróbmy coś takiego, że ani nie odejmiesz, ani nie dasz. Bo to jest ten margines błędu, jeden punkt. Tak. No tak myślę, że będzie fair. Dobrze, ale najsłabsze ogniwo zabiera mu dwa punkty. Dobra, no możecie mi wziąć dwa punkty, nie ma problemu. Naprawdę, no. Jestem na to gotowy. Głosuję cię na najsłabsze ogniwo, musisz zapisać imię. Dobra. Kurde, no tak głupio, no. Nie można na siebie. A, nie można. Nie. Tak, już napisałeś ja, to dopisz kup. No dobra, niech będzie. Dobra, gotowi wszyscy? Po kolei od Wojtka pokaż do kamery. Łukasz. Łukasz, pokaż. Jakub. Kurde, ja tak trochę za małe, żeby to było widać. Ale tu jest Łukasz napisany. Łukasz. Chcę wierzyć. Łukasz, przepraszam. Jesteś najsłabszym ogniwem. Dziękujemy, Marcin. Ale trzeba było zasadnić, nie? Ja uzasadniam w ten sposób, że z Łukaszem się stosunkowo chyba najrzadziej będę widywał po tym programie, więc to tylko i wyłącznie dlatego. Kuba, dlaczego Łukasz? No, kogoś trzeba było wybrać, a Łukasz się zamachał przy tym Euro 2016. I to było taki game changer być może. Panie, dlaczego Łukasz? Niestety, jak możesz nie wiedzieć, że Shaqiri strzelił nam bramę z przewroty. Łukasz, dlaczego Jakub? No bo nie mogłem na siebie głosować, tak? Aż napisał ja, to dało tylko Kub, żeby napisać. No i coś, jesteś najsłabszym ogniwem i tracisz punkt. A niech będzie punkt. Zobaczmy klasyfikację. I teraz kto jest jaką emotką? Idziemy od Wojtka Pieri. Czy Wojtek jest zombie? Ja pewnie jestem tym wampirem. Łukasz, bo... nie, ty jesteś zombie. Ty jesteś zombie. Jestem zombie. Łukasz jest elfem. Kuba jest wampirem. A Czapo jest żurawiem. Nie, jest żurawiem. Czapo jest żurawiem. Rolnikiem. Jesteś panią z warzywniaka. Dobra, farmer po prostu, no. Jesteś farmerem. I to zombie to jest apel do człowieka ustalającego naszą ramówkę. Za dużo pracuję i potem wyglądam. Tak jest. Zobaczmy, jakie dzisiaj kategorie panowie są. Jaka to melodia? Rybusy, jeden na jeden, wiedza o niecieczy, Marcin Emel, cytacja, czułko, piosenkarz, piłkarz, aktor czy weterynarz. Skoki narciarskie, wojaże. Skoki narciarskie 2002. Serdecznie zapraszam. Adam Małysz. Tak. Skoki narciarskie właśnie z myślą o... Mogłeś tak nazwać tą kategorię. Polski orzeł. Skoki narciarskie. Weź następnym razem, nazwij skoki narciarskie 2002. Myślisz, że za tydzień będą skoki narciarskie? Powinny być. Teraz są, bo Czapo jest i ty. No dobra, no to... Ale ja bym, wiesz co, uważam, że powinien być jakiś taki pieprzny element. Taki coś, wiesz, tak, żeby trochę sportów zimowych, popularnych w naszym kraju być. Oj tak, daj spokój. Daj spokój. Po co to? Dobra, możemy o piłce, o kulturze. Ja mogę zmienić najsłabsze ogniwo.
Panowie, zaczyna Łukasz, ponieważ jest najsłabszym ogniwem, a my wspieramy słabszych. Wyznaczasz, Łukasz. Możesz na siebie, możesz komuś. Nie no, na razie jestem pod taką presją, że muszę się ogarnąć. Więc, ale jestem strasznie ciekawy wiedzy o niej cieczy i wyznaczyłbym do tego Wojtka Pielę. Ach, presja, presja. A w ogóle muszę pogratulować, Paweł, rzeczywiście na początku był pewien misunderstanding, jak to mawiają Anglicy, natomiast wyszło to ciekawie, emocjonujące. I... A ja bym chciał kiedyś, wiesz co zrobić, żebyśmy zagrali w takie prawdziwe piłkarskie najsłabsze ogniwo, tylko musimy nas być 8. A na razie nie mamy takich możliwości technologicznych. Ale chciałbyś zagrać czy poprowadzić? Jak będzie ten, poprowadzić. Jak będzie wigilia redakcyjna, to się zjadą się, obradują, zmieniają, to wtedy pomyślimy. Oby Wojtek. Wiedza o niej cieczy, tak dla Wojtka. Jak nazywał się Brookbet, zanim nazywał się Brookbet? Skład cementu Roman Pizdoch i syn. Zakład wyrobów betonowych Krzysztof Witkowski, ręczna produkcja płyt chodnikowych, kramerzników, pustaków, chodników, kręgów i rur betonowych. Zakład wyrobów betonowych Krzysztof Witkowski, ręczna produkcja płyt chodnikowych, kramerzników, pustaków, chodników, kafelek, witraży i rur betonowych. Bedbruk, obstaw, najlepszy bruk. Ja myślę, że B. Jesteś pewien? Tak. Nie kojarzę, że pan Krzysztof Witkowski witraże produkował, no ale może się mylę. Ale stawiam na B. Znaczy jest taka tutaj... nowinka technologiczna. Tak, I pewnie wiesz, jak będzie na przykład rywalizacja o zwycięstwo, to będzie kamera na twarz tego, kto się zastanawia. Możemy to zrobić. Tak, i te ciarki potu, które tu po skroni płyną, będą widoczne. B! Dobra odpowiedź. A, to dobrze. Wojtek utrzymuje swoją klasyfikację 10 punktów i wyznacza. Imię jest Roman Pizdoch. jakiś czeski skoczek narciarski. Prowadzi skład cementu. Dobrze, dla Czapo. Poproszę czułko. Czułko, musisz się odwrócić. Musisz się odwrócić. Chociaż skoki narciarskie trzeba było. No już następnym razem. Bam, bam, bam. Dziękujemy. Mogę już? Tak. Znasz zasady czułka? No chyba znam. 7 pytań, tak? Tak, ale im dalej w las, tym mniej punktów od 5. No rozumiem. No dobra. W takim razie, czy jestem męską postacią skojarzoną, spowinowaconą z piłką nożną w Polsce? Tak. Zacząłeś jak do jakiejś sali sądowej. Dobrze. Czy mam konkubenta? Czy mieszkam w mieszkaniu socjalnym? Informuję pana, że z racji, że jest pan spowinowacony, przysługuje panu prawo do domowy zeznań. Chce pan skorzystać? Nie mam nic do ukrycia. Dobrze, w takim razie, czy jestem piłkarzem występującym obecnie w Ekstraklasie? Nie. Czapo, ty się ledwie w A-klasie łapiesz. Słucham? Ty się ledwie w A-klasie łapiesz, abyś chciał w Ekstraklasie. Spokojnie. Tutaj scout dzisiaj przyjechał. Jeszcze można mnie gdzieś wytransferować. Czy jestem w takim razie... Trudne słowo. Czy jestem związany z jakimkolwiek zespołem z Ekstraklasy w tym momencie? Nie. Okej. Czy jestem młodszy niż 40 lat? Nie. Czy pracuję w PZPN-ie? Nie. Czwarte czy piąte pytanie? Piąte. Raz możesz za trzy rzucać. To może być Wojciech Stawowy. Czekaj, nie pracuję w PZPN-ie, nie pracuję w żadnym klubie z Ekstraklasy, więc pewnie będę Jerzy Buzek. Jestem związany z polską piłką nożną. To, a każdy premier jest związany. Czy jestem polskim... Poczekaj, nie. Czy jestem związany z jakąś niższą ligą w tym momencie nie. niż Ekstraklasa? Okej, czyli mogę być jakimś selekcjonerem. Mam dwa jeszcze pytania. Nie, to było szóste, teraz siódme. Nie, to było szóste, jeszcze jedno. Tak, czy jeszcze jedno pytanie, a potem jeszcze mogę zdobyć jeden punkt, tak? Tak, tak. Czyli albo teraz za dwa, albo za chwilę ten. Czy jestem selekcjonerem jakiejkolwiek z reprezentacji Polski w tym... A nie, poczekaj, nie, powiedzieliśmy, że nie pracuję w PZPN-ie, więc na pewno... No, nie. Punkty za styl, Nie, za to, słuchaj, to ja bym mu to dał, niezależnie. Czy jestem szeroko pojętym działaczem piłkarskim? Nie. Ostatnie mam, tak? Nie, już odpowiadasz. W takim razie to będzie...
No, że buzek pół. No myślę, że może być blisko, no, albo coś takiego. Ja mam wrażenie, że on się dzisiaj pojawi. W związku z tym powiem... Witold Bańka? Nie. No nie. Zobaczmy. No, czyli byłem z trenerem, ale chciałem strzelać w jakiegoś tego, ale nie zgadłem Nikos Perczaka. Bardziej tracisz punkt, ale było, stylowo było dobrze. I Wojtek Piela wyznacza dalej. Poproszę jeden na jeden z Kubą Białkiem. O! Porywalizujemy na coś. Jezus, ale pięknie. Będziecie musicie... Na zmianę, czy jak? Nie. Licytujemy się chyba kto więcej. Tak. Ale tylko wy we dwóch. No tak. Możemy już, tak? Oczywiście. Dwóch. Trzech. Czterech. Pięciu. No i tu się zaczyna już problem. Daj mi tak jeszcze 20 sekund. Pas. Pięciu, tak? Aha. Tak. Dobrze. A, na poziomie ekstraklasy. A czy ja mogę zagrać wabank i... Za wszystkie punkty? Za wszystkie punkty? A była instytucja przejmowania, tak? Gdzieś tam. Ale to nie jeden na jeden. A. Dobra, na pewno najbardziej bezbarwny piłkarz w historii ekstraklasy, czyli Plewa. Mikowicz. Stefanik. A ma jakiś czas, czy...? Nie. Okej. Okay. Tutaj spokojnie. Słowacy nie ciecza, Słowacy nie ciecza. Gergel? Jednego trzeba wykombinować. Kiwcew był Ukraińcem, więc nie. A nawet jest. A nawet jest. Bez podpowiedzi, bez podpowiedzi. Ja tu wykminię. Grendel w końcu nie trafił. A mógł, a powinien. I byłaby to piękna historia. Kutkowski stał Łotysz. Piękna klamra. Tych dwóch wspaniałych. Znaczy, ma wymienić Słowaków, a wymienia Ukraińców i Łotyszów. Zawsze tak jest. Bo nie są podobne nawet kraje. Znaczy, jakby Słowańców. Ten, Janucha. A jeszcze Paweł Stano na przykład. Paweł Stano. Paweł Stano. Paweł Stano mi przed pierwszy do głowy. Misak dalej gra faktycznie. Pierwszy mi do głowy przed Stano i Stefanika. Dawid Guba. Ten Plewa, czy Mikowicz to... Z tym Mikowiczem było śmiesznie, Martin, bo Czesław Michniewicz się dowiedział z 90 minut chyba o tym transferze, były jakieś takie historie. Tak. On generalnie podobno dobry, był i ceniony na Słowacji, słyszałem, Mikowicz. Dwa punkty dla Kuby Białka, kurczę, traci Wojtek Piela i wyznacza Jakub Białek. No to dajmy Łukaszowi, Wojarze poprosimy. Proszę bardzo. Który polski piłkarz zwiedził te kluby? Borussia Mönchengladbach, Iraklis Saloniki, PAOK Saloniki, VfL Bochum. Nie wiem, tak. Pytania. Pierwszy strzał, jaki mi przychodzi, to Mirosław Schnaucer albo Jacek Kowalczyk. Kurczę. Kategorię wojarzy zaproponował nam Kacper Wielechowski. Dziękujemy. Iraklis Saloniki. I przy okazji życzymy, życzymy i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez serce Marii. Kacprowi. Wokalizy jeszcze będą, mam nadzieję. I, a to jest chronologicznie, on w tak. Takich klubach... Ojciec Święty? Dobra, to niech będzie. Może. To było Krakowia też. Zobaczcie, teraz na mnie działa nasza fajna rzecz. A na plus swego czasu się dobra, chwali. Dobra, Jacek Kowalczyk, że... niech będzie. Marcin Mięcior. Kanał Plus się swego czasu chwalił tym, że przenosili ludzi z murawy do ich studia, a my się chwalimy tym, że mamy okienko i nie mamy. Możemy machać. Wyznaczasz dalej. Dobra, posłuchajmy sobie muzyczki. Yeah! I czapo, nie wiem, jak się czujesz, jeśli chodzi o muzykę. Nie. Jest tak, że kto pierwszy lepszy, tak? Nie, to jest na konkretne... Ja chciałem tylko zaznaczyć, że atakuję w takim razie punkty Damiana Smyka. Spokojnie, odkujesz. Poczekaj, czy to musi być piosenka jakaś związana z futbolem chociaż? Tak, jest związana z futbolem. Dobrze. Posłuchajmy pierwszej wokalizy. Mm-hmm.
Będę musiał poprosić o powtórkę tej końcówki przynajmniej, albo jeszcze raz, może po dwóch nutkach. Bo... Ma, tak, przysługuje ci Red Beast. Biorę. W takim razie teraz proszę ciszę. Dajcie nacieszyć uszy. Ta końcówka to powinna zdradzać wszystko. W oryginale też był śmiech? Nie. Ale już nie wytrzymałem. Jest taka piosenka Edyty Bartosiewicz, Skłamałam, gdzie ona tam się skłamała i coś tam, jak się śmieje, nie widzi. Właśnie stąd wziąłem. You will never walk alone? Nie. Samba di Janeiro. O Jezu. Nie, nie. No, samba. Nie. No to było przecież na końcu. Ktokolwiek z was wiedział? No ja, czy ja wiedziałem, co to jest, tylko nie wiedziałem, jak to się nazywa. Wystarczy, no, żebyś powiedział, że to było po bramkach na Euro 2008. Albo jakoś przynajmniej tak. No. Ale ten początek zdradzał trochę, mi się wydaje. Widzisz, Wojtek się zna na muzyce. Trzeba potraci punkt i wyznacza dalej Kuba Białek. To, a rybusy to jest ogólna kategoria? Tak. Czyli dla wszystkich, tak? Tak. To nie, to wiedza o niecieczy dla Wojtka. Jest. Wiedza o niecieczy Wojtek Piela. O co miał żal Marcin Baszczyński do Czesława Michniewicza? Że ten zajmował mu miejsce parkingowe, że trener nie pozwalał mu grać w gierkach, że zarabiał więcej niż on, że dowcipkował z kukurydzy, a Baszczu lubi kukurydzę. Że dokładnie nie wiem. Wiem, że tam był jakiś konflikt, ale o co tu poszło? Widzę, że o jakąś bardzo poważną rzecz, bo jak przypuszczam, jedna z tych odpowiedzi jest prawdziwa. Tak. Ja wiem, kurczę, potem można jakby co? Tak. Za pół punktu? Ale może C, że zarabia więcej niż on. Źle. Aj. Łukasz, poczekaj, wiesz? Mogę powiedzieć? Ale, to powiem, że moja opcja w takim razie rezerwowa to była B. Nie. Aha, czyli to A. Było A. O Jezu, to... Nie, to było B. B. No. A B? Tak kojarzy. No to była moja opcja rezerwowa, aczkolwiek aż tak nie dowierzałem, że może być prawdziwa, aczkolwiek no, w polskiej piłce jest trochę głupich rzeczy, więc no. No trudno, no. Na życie. Ty chciałeś grać w gierkach? Nie. Ale chciałem grać w karne, ale... Ale akurat jak mogę w końcu coś powiedzieć, bo przynajmniej nie stracę punktów. Mhm. Na obozie w Turcji, jeszcze za trenera Kaczmarka, ale założyłem się z trenerem Kaczmarkiem i z trenerem Piątkiem o grę w poprzeczki. No i jako, że raczej dyskredytowali mnie pewnie i moje umiejętności piłkarskie, a nie wiedzieli, że byłem na Neymarze w Brazylii, prawda, Kuba? I to dwa razy. Ty też tam byłeś podawać wodę, tak jak Kuba? Nie, Kuba, ja to mogę relacjonować. Kuba w koszulce Bonina, nie wiesz, jaką furorę robił, większą niż Neymar. I wyobraźcie sobie, tam doszliśmy do tej trzeciej rundy i miałem dwa strzały. Jakbym oba strzelił, to wygrałem i z trenerem Piątkiem, i z trenerem Kaczmarkiem. I tą przedostatnią próbę udało mi się trafić. I wszyscy piłkarze już stanęli, bo to było po treningu, i zaczęli, wiesz, dopingować tam. A założyliśmy się o to, że jeżeli ja wygram, to trener Piątek mi 16 obiadów funduje, a trener Kaczmarek przepłynie... chyba miał wrócić cieśninę bosforską, no, jakoś tak miał coś przepłynąć w każdym razie. Ale grubo gracie, chciałem powiedzieć. Cieśninę bosforską. Słuchaj, jak tam jest taka przełęcz na Morzu Śródziemnomorskim. Nie, no przecież pamiętam, trener powiedział, gdzie ty strzelisz, nawet raz nie trafisz. I trafiłem. I trener Kaczmarek do tej pory nic nie przepłynął, a Waldek Piątek żadnego obiadu mi nie dostał. Odchodzę z lekkim niesmakiem. I głodny. A powiedz mi, co ty masz za karteluchy? Czy to jeszcze nie teraz? Nie, no jak już tak mówię, no to mogę. To... Pokaż. A, pokaż, nie. To jest, muszę ci powiedzieć, bo ja czasem na tym czacie bywam. I ja chcę być głosem tych ludzi, których ty banujesz. Bo wydaje ci się, że jesteś panem życia i śmierci. Z trzech może zbanowany. I generalnie tutaj punkty robisz, więc ja chciałbym rozdać wam, albo żebyście wylosowali. I tutaj jest czterech piłkarzy, a że Słowacy są tacy popularni, to jest tutaj czterech Słowaków i karta Joker.
I myślę, że kto trafi kartę Joker, to albo dostaje punkty, albo nie wiem, może zmienić pytanie. Mamy zgadnąć, czy jak to robimy? Nie, nie, ja chcę, żeby każdy was wylosował, tylko nie wiem, czy chyba na 3-4 trzeba będzie podnieść, bo wszyscy się skapną, kto jest Jokerem. Dobra. Mam tutaj w zasadzie 5 piłkarzy, tylko 4 Słowaków. Okay. I kto wylosuje tego piątego? No, no właśnie, ustalmy jakoś. No, no właśnie, to, ale dobra, to kto wylosuje piątego, to ja bym stwierdził, że punkt dostaje. No. A co mam zrobić? A jak ja wylosuję piątego, to na co mi ten to punkt? To co wtedy? To nie, nie, to wtedy... No. Albo to nie. On zaprasza cię na obiad. Albo... A co mam zrobić z piłkarzem, jak wylosuję tego Słowaka? Nie wiem. To jest twój Słowak po prostu. Aha. Masz się go wychować. Chciałbym, że jakieś zadanie będzie. Karmić go, wiesz. Nie, no, bo mówimy o Słowakach, już padły nazwiska niektórych tych Słowaków nawet, więc myślałem, że ten... Dobra. Taki dobra. Element. Dobra, dobra, dobra. O Jezus, mam Jokera, 100%. 100%, że mam Jokera. No to... no odwracamy teraz... wszyscy na 3-4 do kamery? Do kamery, no. O ty, pokażcie czapo. Czyli punkcik. Tak. Ja to, nie, czapo, pokażcie. Ja se zostawię to, bo ja przystojniejszy jestem teraz. To jest Paweł Nedwet, to jest Słowak. Ale piłkarz, nie? Nie, ale dobrze, no sport, Sopot, nie sport. No ale blisko było. Czapo, brawo, punkt. To może być twój punkt. Ja uważam, że te zdjęcia powinniśmy powiesić tutaj wczoraj na każdym programie o Słowakach, powinni wisić jakieś patroni. A kto to jest? Kto to no jest? Kto? Martin Mikowicz. Nie? Martin Mikowicz to jest, ojej. A to kto to jest? Bo ja też to jest Patryk Misza. To jest Gergel, tak? Brawo. A widzicie, znam się na piłce. Bardzo wiedziałem, że to jest Gergel. No, Patryk Miszak. Miszak jest trochę do Sodomka podobny. On? Tak, tak, 100%. Nie no, ładny chłopak w ogóle, tak szczerze, nie? Tak? No nie, no mówię, lepszy ode mnie. Ja zostaję ja, tak już. Ja muszę przyznać, że w liceum albo w gimnazjum mogą być do paczula podobne niestety. Włosy podobne. Dobra, panowie. Teraz się czuję jakoś raźniej, może zejdzie ze mnie taka... Łukasz Stówka przejął program, brawo. Brawo. Wyznaczał? Znaczy pogubiłem. Chyba Kuba, bo ja nie cieszę wyznaczał. No, ale ja wygrałem teraz, więc ja wyznaczam. Pamiętajcie, że Czapo dostaje punkt. Być może pierwszy i ostatni. Kuba, dawaj. Aha, czyli wszystkich was już wyznaczyłem? Dobra, no to damy rybusy. Rybusy? Rybusy. Zajebiście. I na czym to polega? Musisz zgadnąć rebus. A i kto pierwszy, ten lepszy? Tak. Tak. Ale jakieś walnięcie nie, czy krzycze? Krzyczysz. Manuel Arboleda. Pierwszy był Wojtek Piela. Tak, to jest jednak ten refleks. I dostajesz punkt. Dziękuję. Dobrze, no to Czapo, skoki narciarskie. Zobaczymy, że coś teraz dużo gdzieś... presji. Czy coś tam wie rzeczywiście. Jak się chyba nazywa off-topic, ale nie pamiętam. Powinieneś skoki nazwać. Kto jako trzeci Polak w historii przełamał barierę 200 metrów? O takie pytania chodziło. Kurczę, no ciekawe. No to tutaj pewnie... Jerzy Buzek był. To się pewnie dzisiaj pojawi, prawda? Nie, na pewno nie był to Piotr Fijas. No nie. Więc... Ale Piotr Fijas był rekordzistą świata przez 7 lat, jak skoczył 194. Tak, Jezu, tak, tak, ja wiem, o sporcie przez długi czas. No jestem ciekawy, czy wydaje mi się, że Robert Mateja nigdy raczej nie osiągnął 200 metrów. W związku z tym, no strzelałbym troszeczkę, jeszcze to jest moja odpowiedź, waham się, myślę, że Piotr Żyła mógł być trzecim Polakiem, który przeskoczył 200 metrów, albo który, bo tam jest, który przeskoczył, czy który osiągnął granicę 200 metrów? Przekroczył. Przekroczył. A... Wiesz, tak trudno idealnie w 200 metr trafić. No, zdarzało się nie jednemu skoczkowi. No myślę, że ten Piotr Żyła, tylko z drugiej strony to było troszeczkę za łatwe. Może jakiś... Może jednak Kubacki. Tomasz Pochwała, ja myślę, że... Nie, Tomasz Pochwała, myślę, że właśnie nie, ani Wojciech Skupień, ani niestety Tomasz Pochwała miał dobry okres, pamiętasz, w Salt Lake City przed 2002, nie? Bo on tam wtedy w Zakopanem skakał. W styczniu było Zakopane, w lutym Salt Lake City. Tomasz Pochwała dwa razy wszedł do 30. Tak upatrywano w nim, że to może być jakiś przełom. Dobrze, nie będę przyciągał. Jeszcze był ten młody, jeszcze ten Jan, ten taki, co zrezygnował ze skoków. Jasiek. Ziobro. Ziobro, no, Jasiek Ziobro. On wtedy Małysza prześladował. Ziobro! On Małysza prześladował. Dobra, strzelę po prostu, no niestety, nie jestem pewny, ale myślę, że to może być Piotr Żyła. A mogę ja strzelić? Możesz. Moim zdaniem 100, bo tam jeszcze był Marcin Bachleda, Diabełek. I on też daleko skakał. Wiesz? Nie wiem, ale powiedziałbym, że Kamil 100. Mateusz Rutkowski. A to był takim mistrzem juniorów? Mistrzem juniorów miał brata junior. Łukasza, ale żeby on skoczył 200 metrów? Ale wiesz, on miał okres taki, on był wielkim talentem. A kto był drugi? Był Stoszek drugi?
Nie wiem, kto był drugi, wiem, kto był trzeci. O cholera. Wiesz, był pierwszy, Małysz? Czy... No, pan Małysz. No, pan Małysz pewnie. No, chyba nie. Tak, no bo tam Mateja nie przeskoczył nigdy. Czy podejrzewam, no, że on mógł tak raz w karierze przeskoczyć? Ja się trochę dziwię. Robert Mateja, bo to nie wszyscy wiedzą. Na Mistrzostwach Świata w Vickersund, to bodajże 97 rok bądź 98. Robert Mateja po pierwszej serii był 14 na normalnej skoczni, tej 90-metrowej. I on w drugiej serii skoczył bardzo daleko i gdyby nie to, że podparł ten skok i miał trochę niższe noty, to miał medal. Podmieniamy medal mistrzostw świata, zajął piąte miejsce, Robert Mateja. Zawodnik, który jest kojarzony tylko i wyłącznie z wpadkami i z tym, że wszystko zawalał, a tak nie było zawsze. Ja chciałem też alkoholu znaleźć w tym Mateuszu Utkowskim, bo on chyba dużo pił. No, to ale wyskarczyło mi, że był trzecim Polakiem w Planicy, wyobraźcie sobie, 201,5 metra. Wyznaczasz? Ty. Znaczamy. Trzeba potracić kolejny punkt. Zobaczmy. Matko święta. Pana smyk czeka na rogatkach już. No. 8, dobra, nie jest tak źle. Chyba bieg na 12. Kurde, trzeba było tego, tutaj... trzeba trochę tutaj, tak. Dopisz mu melodię. Trudne ci pytania w ogóle. Dobra, dla Kuby Białka, piosenkarz, piłkarz, aktor czy weterynarz? Piosenkarz, piłkarz, aktor czy weterynarz? To jest ten, z Leśnej Góry, Sambor, oczywiście aktor. Tak, to jest doktor Sambor, nie nabrałeś się na kitel. Ale nawet kitlu, po prostu ten, zostawiłeś go w tym kitlu. Pomyślałem, że powiem weterynarz. Kuba jest dobry, wygra dziś. Przyjmuję pałeczkę. No to ja odbiję do Wojtka skoki narciarskie. Skoki narciarskie, zobaczymy. Chcesz, tak się domagaliście, a na pewno nie odpowiesz. Tak, teraz żebyś nie dał, że znowu jakiegoś łatwego. Adam Małysz, Sven Hannawald i kto zajął trzecie miejsce w klasyfikacji Pucharu Świata 0203. Wziąłbym to. Kurde, mam pewien typ. Ale no, ja mam dwa. On jest dwa. Taki nieoczywisty. Dwa, ale... Adam Małysz wtedy wygrał, tak? No tak. No przecież Wojtuś, 2003. Czekaj, nie wiesz, jakie są nerwy teraz. No też myślałem, że się będę denerwował, ale... Kurde, no mam taki jeden od początku bardzo typ i ja nie wiem, czy... Ale ja zawsze idę za głosem serca, tak jak Jerzy Buzek powiedział. Dwa, tak jak Risto Jussilainen. Nie, no gdzie? Czy on w ogóle wtedy jeszcze skakał? Nie, skakał, znaczy... bo on grał udział w reklamie Pij Mleko, będziesz wielki. Ale i Matty Lynch. On najwyższa pozycja w tamtym Pucharze Świata 21. Kolego. Dobra, mogę ja? Bo oczywiście. Tak dla sprawdzenia się. No. Więc szczerze mówiąc, myślałem, że to może być Matti Hautamäki, ale jeszcze rozmyślałem nad... No, jeszcze rozmyślałem nad... Ale to się mi nie... Ja bym powiedział, że... Jeszcze miałem jednego, kurczę, takiego gościa, który był blisko. Bo Łukaszowi pociąg do Krakowa. Dobra, ja bym powiedział, że Hautamäki. Wpisał go. Prawdziwi eksperci od skoków narciarskich przeszli dzisiaj. Andreas Witthels. O, Andreas Witthels, czyli nowy trener reprezentacji Austrii w skokach. Tak. Nowy. I popularny widelec. O, popularny, tak. 12 punktów wyprzedził Jana Ahonena. A Hanena chciałem powiedzieć, właśnie, to chciałem powiedzieć. A to też mogło być. Skoki narciarskie muszą być często, widać, że encyklopedie. Ale nie trafił, encyklopedie przyszły. Wyznaczasz? Nie, no jak wyznaczam, przecież ja. Kuba, tak. Łukaszowi wiedza o niecieczy. Wiedza o niecieczy. Myślę, że podołasz. Tutaj będzie wiedział, no. Zaskoczył mnie z tymi. W ogóle Kuba jak się zaczął łaskawy dla nas robić. Co to jest? Jezu, nareszcie mam jakiś punkt, no. Martin Mikowicz. Tak jest. Martin Mikowicz, który został transferowany na 90 minut.pl swojego czasu. A powiedz szybko tak o tym Borysiuku. O Borysiuku teraz? Tak. Zrodził się taki pomysł przez obecnego dyrektora sportowego Niecieszy, Krzysztofa Witkowskiego, że w styczniu tego roku trzeba wzmocnić środek pola w Niecieszy. No tak, ale jak to się łączy z Borysiukiem? No i wypalił Borysiuk. Nie, no i pojawiła się kandydatura Borysiuka. Powiem wam szczerze, negocjacje były bardzo zaawansowane. Z piłkarzem prawie doszliśmy do porozumienia i mówiąc prawie, nie mamy na myśli dużej dysproporcji tutaj finansowej. Nie chcę używać nazwisk, kto moim zdaniem zawalił w tym dealu, więc to już zostawię wam, ale wy jesteście tak mądrzy, że sami wymyślicie zaraz. I dogadaliśmy się już z szerifem Tiraspol odnośnie wypożyczenia i wykupu tego piłkarza, no ale właśnie brakło tego minimalnego momentu. Byłem z Arielem na łączach. Ariel powiedział, że jeszcze musi przez weekend to przemyśleć i w poniedziałek okazało się, że
Cezary Kulesza zadzwonił, przekonał go w kilka godzin, a ktoś niestety powiedział o tym, że myśmy się dogadali z szerifem, bo tam on chciał odejść z szerifa, tam chyba była kwota 50 tysięcy euro plus 25 za wykup, jakoś tak, więc też byśmy rozbili bank, ale myślę, że ten Borysiuk finalnie mógł być takim game changerem w kontekście tych baraży, bo do baraży Niciecza weszła i tam z Wartą uległa. Borysiuk game changerem? Czyli zawalił ten, kto powiedział, że się dogadaliście z szerifem teraz, tak? Że nie chcę mówić, to zawalił, bo pewnie... Ale nie wymieniając nazwiska, po prostu chodzi o tą postać. Ale żałuję bardzo, no bo Borysiuk w zasadzie w szerifie prezentował się bardzo dobrze i te wszystkie kwestie, które chyba były często mówione, że on ma problemy z wagą i tak dalej, to tam wyglądał wzór. W Jagiellonii miał dobry moment, teraz chyba już troszeczkę gorszy, ale przynajmniej te pierwsze pół roku po powrocie były dobre w jego wykonaniu. Tak, to bywa na tym rynku transferowym. Ja bym wolał Grendela jednak. Teraz już nie może wolałbyś, bo gdybyś wolał, to on by trafił do Niciecza. Tak, szkolował. Ja tego nie pisałem. Powinien on to pisał. Nie, kto to pisał? Roki to pisał, z kimś chyba, ze Smykiem. Tak, wyznaczasz... czyli jak wezmę na siebie, to wtedy mogę dwa punkty na przykład. Jeden punkt dostać. No nie, no spróbuję jeszcze, może tak się odetkałem. Troszeczkę wiedza o Niciecze na siebie. Dobra. Ile kosztuje taka kostka z Betu na Allegro? 40-50 zł, 60-70, 120-140, 20-30. Nie no, masz 25% szans. Zagiąłeś chłopa, zobacz. Tam nie jest ile kosztuje, tylko ile kosztuje. Ej. Tak. Bo to jest takie... Zwoja postać rzeczy, nie to jest, takie... jak to... Młodzieżowe. Nie. Awanturnicza polityka kostek brukowych. A wiecie, tak może jeszcze tak opowiem a propos tego. Bo kostki brukowe? Ja też mam ciekawostkę, bo kostki brukowe. Opowiem coś w zasadzie, skoro już tak się odblokowałem. Jak tworzyłem projekt dla Niecieczy, bo generalnie to była sytuacja moja taka z przyjściem do Niecieczy, że stworzyłem projekt i spotkałem się z państwem Witkowskimi, żeby im to przedstawić. To był taki moment, że pomyślałem, Anusz Widelec, pani prezes mi zada pytanie, czym jest Termalika albo jakie są produkty. I wtedy wiedziałem, że Termalika to system ociepleń i znałem tam jakieś trzy rzeczy, ale to pytanie na szczęście nigdy nie padło, więc będę musiał tu strzelać. A ty jakie masz anegdotę o kostce? Moja anegdota jest bardzo ciekawa. Kiedyś przez dwa tygodnie wykładałem takie kostki brukowe. Mając 17 lat, pierwsza praca. Świetna i ekspert od skoków ty wykładał kostki brukowe. Nie, no to widać od razu, że to jest kostka brukbetu, że to jest tak, wysokiej jakości, ale że jest dostępna dla ludzi, to myślę, że odpowiedź B. Odpowiedź A, niestety. No to, jeszcze, to staniały te ceny teraz. Jeszcze bardziej dla ludzi dostępne. Coraz brukbet już wszędzie jest. Na Podlasiu. Wyznaczasz ty, ale już nie masz na siebie i tracisz punkt. O, świetnie. No to... To w sumie trochę, rybusy weźmy. To w sumie trochę tak, jak ja kiedyś zyskałem 100 zł i straciłem 100 zł tego samego dnia, bo była taka historia, że jak chodziłem do liceum, to poszedłem do sklepu kupić skarb kibica przeglądu sportowego na Ligę Ten Polską i chyba tam Wiosna czy coś, no i tak kupuję ten skarb kibica, no i karta kosztowała 7 zł i położyłem 100 zł. I pani wydała mi 93, ale 100 nie zabrała i uciekła od razu gdzieś na zaplecze. A ja tak patrzę, wziąłem te 93, ale tak wołam tą panią, że przy pani, bo tu jeszcze 100 zł, nie? Bo tu jeszcze 100 zł i tak dalej, ale ta pani nie słyszy, tam krzyczę, patrzę. I wziąłeś sobie. Wziąłem. Nie, no gdzie ty? Ale jaka jest puenta? Jaka jest puenta? Wyspowiadałeś się z tego. Pobili cię. Kradzionego skończyłeś, zgubiłeś. Tego samego dnia na przejściu dla pieszych goniłem autobus uciekający do Ząbek na Brudnie niedaleko ulicy Młodzieńczej i byłem tak opętany wizją doścignięcia tego i dogonienia tego autobusu, że nie zauważyłem stojącego patrol policji koło tego przejścia, a to już było na czerwonym świetle. No i mnie zgarnęli stówka akurat pan. No ale nie, no to jak do całej 90 reszty jeszcze 100 leżało, to zyskałeś 190.
Nie no, 90 miał, było jego. Nie no, przecież ze 7 zł, jak wydałem 100, to 90 się należało. Czyli 100 tak naprawdę, może i ja się cieszę, to jest dowód na istnienie Boga, ponieważ ta kobieta, mimo swojej niepoczytalności, zyskała na tym, bo na przykład być może te pieniądze, ja wierzę w to głęboko, poszły na naprawę dróg, a ona może jeździ samochodem i jeździ po lepszych drogach. A właśnie, ale nie, a uważasz, że na przykład ona może jakoś cudownie gdzieś znalazła te 100 zł albo coś takiego? Na przykład, ja tak po latach, kurczę... Wojtek po prostu ukradł się tak biologię. Ja tak po latach miałem trochę. Złodziej! A nie myślałeś, żeby po prostu pojechać i kiedyś oddać jej te 100 zł? Bo kwiaty kupić chociaż. Nie, nie myślałem. No, albo oddać na dobre dzieci. Nie, nie myślałem, myślę, ale że... Ale słuchaj, jeżeli dostajesz rozgrzeszenie u spowiedzi, to musisz zadość uczynić. A ty, no, jaka a poznałeś już rodziców twojej nowej dziewczyny? Poznałem. Kurde, aby był plot twist, jakby to była ona, właśnie. Kto? Czy to nie była ona, już pamiętam. No właśnie, ale... Żona ze mnie jest młodsza, to jak ja byłem w liceum, to co, młodsze przyjmują do pracy na kasie w Empiku? Nie, jakby ta sprzedawczyni była mamą twojej dziewczyny. Nie, bo to ona nie mieszka w Warszawie. I ona by cię poznała i ci nie przyjęła. Nie, nie, nie. Po co ty tworzysz jakieś teorie? No, czułem się z tym nie najlepiej przecież, tak? Ale no, Jezu, to był moment, to był jakiś strzał. Nie wiem, stwierdziłem, że jak się trafiło, to się trafiło. Wezmę, no byłem głupi, młody, no ty nie robiłeś głupi. Paweł, przecież już doskonale wszyscy wiedzą, że ty głupsze rzeczy robiłeś z różnymi pojazdami mechanicznymi, więc nie przygaduj, no to sobie opowiadamy, no każdy błędy popełniał. To prawda, no. Ja też kiedyś zabrałem 50, znaczy ja zabrałem. Zabrałem mamie z portfelu 50 zł. No i co? Miałem 8 lat, pamiętam, i szedłem z prababcią świętej pamięci do kościoła, panowie, i tam prababcia zamykała drzwi, ja rzuciłem te 50 zł na chodnik i babcia się odwraca, mówi: o, 50 zł mam. I taki cwany jestem, nie? Ale że byłem niepełnoletni, to prababcia zaopiekowała się tymi pieniążkami i dała na tacę. I wy się dziwicie, i dała na tacę. Że ja prezesi klubów nie chcą dyrektorów sportowych, bo tacy jesteście właśnie. Wyciągnąć z portfela i na ile się wyrzucicie. No. Tak. Kto wyznacza? Łukasz chyba dalej, tak? Nie. Tak, ja powiedziałem Łukasz, ale nie może na siebie. Rebusy? Rebusy. A, rybusy. Rybusy. Nie byłaś. A, rybusy. Czekaj, jak odpowiem źle, to mam minus punkt, nie, tak? Możesz do, możesz... A mogę strzelać? Tak. To jest taka kategoria dla tych słabszych. Kategoria wyrównawcza. Grzegorz Piesio. Tak jest! Brawo! O kurde. Masę. Plus jeden dla Czapo i Czapo wyznacza. Yo. Idzie ze mną muzyce. A, więc ja poproszę, jaka to melodia? Dla tego właśnie, który spojrzał pierwszy w ziemię, czyli dla Jakuba Białka. Prosimy. Górnik Łęczna, Górnik Łęczna, Lubelszczyzna jest ci wdzięczna. Tak jest, to jest Górniczna, hymny. Pozdrawiamy Piotra Radio, który jest propagatorem tego utworu i rozsławił go w całym Polskę. Utrzymujesz swoje punkty i wyznaczasz dalej. Czułko dla Wojtka Pieli. Czułko Wojtek Biela. Pierwszym na początku był Henryk Kasperczak. W tę stronę idziesz. Może dziękujemy. Mogę już? Tak. A dostaliście plik? Oczywiście. Super. Zapraszam. Czy to jest Jerzy Buzek? Nie. No, dobra. Minus 3, tak? Minus 3, kurde. Dobra. Czy to jest postać związana z piłką nożną? Tak. Czy to jest Polak? Tak. Czy to jest były lub obecny piłkarz grający w Ekstraklasie? Nie. O Jezu. To znacznie zawęża pole. Jak to nie? Jak to nie, właśnie. Ale obecnie? Czy nie, on powiedział obecnie. Tak. I teraz już mamy podwójną podpowiedź. Bo to też takie podwójne pytanie jakby. Ale dobra? Zobacz, czy w Ekstraklasie, bo powiedział, że w Ekstraklasie. No można tak powiedzieć. Dobra, czy grał, właśnie, ja się grał kiedykolwiek w Ekstraklasie, czy nie? Tak, ale teraz już grał. Tak. Ale kiedyś grał. Tak. Dobra. Czyli jednak... Bo nie mogłem powiedzieć tak, bo jakby było obecnie, nie gra. Ale grał. Tak. No dobra, no to tak, ja z logiki na studiach to się wcześniej zgnąłem. Ale grał kiedyś w Ekstraklasie. Dobra, cztery pytania mam ze sobą. Mhm. Grał kiedyś w Ekstraklasie.
Czy ta postać kiedykolwiek była trenerem w Ekstraklasie? Nie. Nie była trenerem. Ani nie jest. Nie. Czyli mamy 5 pytań? Za 3. Tak. No. Jak Stephen Curry. Więcej koszykarzy dał, przecież zawsze mówię to samo. Ta postać grała kiedykolwiek w reprezentacji Polski? Nie. Czy ta postać... Nie, to jest ostatnie pytanie, trzeba przemyśleć. Idzie ci tak sobie. Ta postać udzielała się kiedykolwiek jako ekspert telewizyjny. Nie. Dobra. No to hop. Zbigniew Mandziejewicz. Arkadiusz Kasperkiewicz. Ale od teraz, jak ktoś będzie rzucał od razu, że to jest Jerzy Buzek, to odejmuje punkt. Dlaczego? No bo to jest jakbyś odpowiadał. No dlaczego? No, nie, no, ale można powiedzieć, czy ta no postać można. To Jerzy Buzek? No tak. Teoretycznie, no, co, nie można? No to nie. A jakbyś na przykład tak odpowiedział za 2 punkty, to jak mam ci odjąć 2? Kiedy mam wiedzieć, kiedy ci no odjąć, tak, a kiedy no. ci nie odjąć? A? Ale to jest błąd no, bardziej no. jakby z definicji wychodzący nie, tego, bo jak działa to. Nie, bo właśnie nazwiska można podawać tylko jak się zaznaczy. Podaję, uwaga, podaję nazwisko. Dobrze, Paweł, już nie będę. Dobrze, wyznacza Jakubiak. Dobra, ja zaryzykuję czułko na siebie. Dobra, to się odwróć. I na pewno powiem. Czy ta postać ma na imię Jerzy? Nie, nie zgadnie. O kurde, to nie dziękuję. Miałem pewne, już mogę? Miałem pewne podejrzenie. Czy to Polak? Tak. Kurde. Chciałem powiedzieć Kasper Schmeichel, myślałem, że to ty mnie rukowałeś. Ale ty rzeczywiście bardzo mądry, no. Fuck. Czyli to Polak. Czy to osoba związana z piłką nożną? Nie. Czy w imieniu bądź nazwisku jest fraza brzmiąca Kasper lub podobnie? Nie. 4. Czy to osoba związana ze sztuką szeroko pojętą? Nie. Dawaj za 3. Czy to osoba związana z polityką? Tak. Okej. Ta osoba obecnie pełni jakąś funkcję polityczną? Nie. Ostatnie pytanie mam, tak? Nie, to było 7. Siódme to już było? To musisz strzelać, tak? To Jerzy Buzek. Natomiast znaczy dobrze odpowiedziałeś, natomiast to nie jest tak, że to jest tak do końca osoba niezwiązana ze sztuką, bo jego córka jest aktorką. Ale nie no, ale wiem, że akurat tutaj jakbyś powiedział tak, to Kuby nie nakierował na Jerzego Buzka. Tak, zdecydowanie, to by inne rejony zaczął. Ale wyobraź sobie, jakby to było wtedy, co Wojciech był i powiedział Jerzy Buzek za 3. Ja wiedziałem, ja byłem przekonany, że się dzisiaj pojawi, nie? Po prostu dlatego od razu zwolniłem tego Buzka. Wziąłeś na siebie, nie? Tak. Czyli dostajesz punkt. Tak i wyznaczysz. To dajemy licytację. Licytacją. Poczekaj, szybko. Aha, licytacja to jest co? Kto więcej, tak? Coś tak. takiego jak to jest. Ile, jak najwięcej możesz wymienić, to mówisz. Mm-hmm. Wymień jak największą liczbę Japończyków. Po prostu Japończyków. Ale co? Po prostu? Mm-hmm. 10. Co? 10 Japończyków. 11. 12. 13. Pamiętacie, że macie minutę. A dlaczego teraz? Poczekaj, minutę jak wcześniej. Bo to było jeden na jednego. Dobra, masz raz. 13 powiedzieć, tak? 14. I jeden punkt tracę, jak się odpowiem. Tak. Ja powiedziałeś 13? A zobaczmy klasyfikację, tak, o, że to będzie ważne dla naszej taktyki.
Dobrze, dobra, 9. I tak już nie mamy szans. To można. Macie przecież kategorię 1 na 1 to jest game changer. No właśnie, ja muszę 1 na 1 z kołą wziąć i zjadę. Rokiego fotel. Dobra, jaka jest teraz największa stawka w tym momencie? 14. Moje, ciebie, tak. Teraz się podzielisz? Tak. 14 Japończyków. Ile ja wymyślę z 5? Tam Chińczyków, ale mówię za trudno. 6 wymyślę skoczków, piłkarzy z 5. 15? Tak. Okej. Okay. Ja bym wymyślił to, ale nie w minutę. Właśnie, pamiętacie, że minuta jest tutaj kluczowa. A wystarczy nazwisko, nie? Właśnie. Mhm. To nie, nie, nie. To imię i nazwisko? Tak. Nie, bo czekaj. Bo... Nie, no dobra. Imię, nazwisko, czy... No jak wymieniałeś Polaków, to wystarczyło, że powiedziałeś Kowalski? No nie, no, nie. No właśnie. To pas, 15 nie powiem w imię. Imię i nazwisko. Masz 4 sekundy na jedną. 16. A pas. Pas. No to Wojtek. Dobra. 16 Japończyków. Jedź. 3, 4. Ryoyu Kobayashi, Junshiro Kobayashi, Noriaki Kasai, Daiki Ito, Keisuke Honda, Daisuke Matsui, Yuki Abe, Yuto Nagatomo, Hideharu Miyahira, Takanobu Okabe, Shinji Okazaki, Shinji Kagawa, Reruki Shimizu. Kazuyoshi Miura, Shunsuke Nakamura. Kengo Nakamura. Kto jest Kengo Nakamura? Weź go. Sprawdzam, czy to jest taki człowiek. Na pewno będzie. Jest. Jest Kengo Nakamura. A kim on jest? Piłkarzem. Gra w Kawasaki Frontline. Wiesz, skojarzyłem go, bo to są takie skojarzenia, na przykład ja pamiętam, on był chyba na mundialu w RPA. Jak się zbierało naklejki, to zawsze było o ten mniej znany Nakamura, nie? A, dlatego ale Hidetoshi Toshi Nakata mówiłeś, Keisuke no Honda mówiłeś, tych najbardziej znanych? Nie, Honda powiedziałem, ale Nakata rzeczywiście nie. Znaczy najbardziej znanych, tak? No, od razu zacząłem od Daiki, to... Tak, no, wiadomo, że oczywiście, ja też bym powiedział z 8-6 tych. Punkt dla Wojtka Pili. A jakbym powiedział kapitan Tsubasa albo bracia Wakabayashi, to by się liczyło? Ja bym ci mógł wymienić 20 postaci z Naruto. To też by, a ile mi zostało czasu, tak w ogóle jestem ciekaw? 20 sekund. A, to na luzie. Nie no, na luzie, no. Dobra, wyznaczam, tak? Dostajesz punkt. No to bawimy się, skoki narciarskie, czapu. Może w końcu dobrze byśmy powiedzieli. No właśnie, dlatego to jest, tu jest ta presja. Ale to dasz coś łatwiejszego, czy...? A już nie pamiętam standardem. Kto to jest? Kurde, ja chyba bym wiedział. Kurde, przecież to jest trudne. Wjechali eksperci skoków narciarskich. Poczekaj. 0-2 na 2 na razie. Ty no, jakbym... Wydaje mi się, że to jest Czech. Ja kojarzę te twarze. Wydaje mi się, że to jest Czech, no to jest... ale... Wydaje mi się, że to jest Czech, tylko teraz... Ale co, tak po wyrazie twarzy jako Czecha go... Co jest charakterystyczne dla Czecha tutaj? No tak mi się wydaje, że spod tego kasku tak... Wojtek wie. I... Wiesz? Wie. Ale jeszcze jest technologia, super, zobaczcie. Właśnie. Trochę się wycham. W końcu ktoś coś wie ze skoku. Akurat nie ten, co odpowiada. No i to pewnie będzie jedyna rzecz. I teraz tylko... Ale co, Wojciuś, w Czech, tak? Bo tak myślę albo... Już teraz milczę w 13 językach. Myślę albo Jan Matura, albo Antonin Hajek. Ale... Łukaszu? No, chętnie. No, to trzeba... Trzeba przepukiwać. Wszystko rejestrują nasze wspaniałe kamery. Ustawione na wszystkich kątach naszego studia. Jeszcze we wszystkich kątach. Wręcz. Technologia jest niesamowita. Dobra, strzelam w... Kurwa nie. Dobra. Mówię, że Buzek. Antonin Hajek. Jan Matura! Jan Matura! No, powiedziałem, że Jan Matura, no nie! Pierwsze, co mi przyszło, to powiedziało Jan Matura. To ja nie wiem, czy my się nakierowali, na początku myślałem, że to Austriak jakiś, wie? Ty, ale bo chciałem powiedzieć Jan Matura i mówiłem, no, może Antonin ale Hajek, no nie. Że Czech, tak nie chwilę i Jan Matura. No. Jan wyglądał na brata Hanawalda. No właśnie, to dlatego kurde. Ale nie, no nie wierzę. 3, jeśli chodzi o kategorię no skoki na siebie. Dobra, to ja wyznaczam dalej, tak? Tak. To żeby dopełnić kompromitacji, to skoki na siebie. Proszę bardzo. Jakie najwyższe miejsce zajął w jednych zawodach Pucharu Świata? Robert Mateja. No właśnie. Ja wiem.
A czemu wy wiecie? Dobry trochę. On na podium nigdy nie był chyba, ale był blisko podium. Dobra, czwarte. Ja bym powiedział też, że szóste, ja bym powiedział. Ja wiem, oba czwarte. Jakbyście mieli rację, bo piąte. Czy jest przynajmniej z honor zachowany. Zobaczmy klasyfikację. Dostajesz punkt. No i można gonić i Drakule. Można teraz świat doganiać. Ej, przecież on miał 7, to teraz 8. A czy dwa odpowiedziałeś? Nie, poprawnie? Jedno, ale... Wcześniej coś jeszcze odpowiedziałeś. Nie, mieli 7-7, a ja... No a bo ja wyznaczałem czapo na skoki. A, Japończyków odpowiedziałem. Dobra, to teraz ja. Mhm. Uj. Jeden na jeden z Jakubem. Jeden na jeden z Jakubem Białkiem. Wygraj zakład z prowadzącym. Kto będzie wiedział, stanie 2 punkty. Jak nikt nie będzie wiedział, to zabieram po jednym. Ale jaki zakład? No raz zobaczycie. Pokażcie tam to, takie te strzałeczki, co wam, co wam wysłałem wcześniej. Zobaczcie, to są zapałki. Wyobraźcie sobie, że to są zapałki. Mhm. I musicie jedną zapałkę tak przestawić, żeby wyszedł kwadrat. Możecie zrobić to na przykładzie długopisów. No ja nigdy nie byłem dobry w takie zagadki. Jedną zapałkę przez... I to są 4 zapałki, tak? Tak. Patrzcie, macie długopisy. Weź przestaw, no. To są takie długopisy, długopisowe zapałki. Bo zapomniałem zapałek kupić. I wszystkie są równej długości? Tak. Jak przestawić jedną, żeby wyszedł kwadrat? Wiesz? Skąd? No właśnie. A zapytam tylko tak, czy istnieje jak przykład jakieś coś takiego, że jak po 5 minutach żaden z nas nie wymyśli, to nie wiem. To tracicie po punkcie, ale nie wydam wam 5 minut, bo to jest... Łukasz, wiesz? Co ty, ja się na niczym nie znam. Czapo? Nie, to musi być, to jest jakiś, wiesz, findeli, czy tak, Paweł, coś, człowieku. Kwadrat jed... Jedną zapałkę można ruszyć. Długopis. No. 30 sekund. Dobra, 30 sekund. Oj, Paweł, ty chyba sam tego nie wymyśliłeś, co? Czemu? Wiesz, wątpisz w moje? Pisał pewnie zagwozdki logiczne i w ogóle które trzecie wyszło. Nie no, nie przeboję tego Jana matury, kurwa. Trzy, dwa, jeden. Ja mam bladego pojęcia. Ja też. Otóż rozwiązanie tej zagadki jest takie, że trzeba tak delikatnie odsunąć zapałkę od tego, bo to na zapałkach lepiej i tu się kwadrat robi wtedy. O Jezus Maria. Brawo dla Pawła. Super, super. Panowie, logika. Super, logika. Super. Ale to wiesz, na zapałkach było widać te kąty, nie? Bo tutaj zobacz, to są takie okrągłe. I to, no... Umówmy się, że na zapałkach też byś na to nie wpadł. A skąd już? Jakbyś robił uczciwie, to może bym wpadł. Nie miałem zapałek. Nie dość, że trudne, to jeszcze mylisz nas celowo, żebyśmy nie wiedzieli. Czuję się zmiażdżony. Ale tracimy punkcie, także emocje trwają. Dobrze jest. Ja wyznaczam, tak? Tam ta druga grafika to pokazywała, nie wiem, czy ją mamy. Ona była trochę trudna do narysowania, ale zobaczcie, co widzicie. Teraz jest powstała taka dziura i to jest kwadrat. Wyznaczasz dalej. A ty to sam wymyśliłeś? Nie. Pisałem w Google. Dobra. Czułko dla Jakuba Białka. Ale go ciśniesz. On już miał czułko dzisiaj, no to tak, kurczę. Ale wiesz, jeszcze zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Może się uda pogonić. Poprosimy czułko, czwarte. Dziękujemy za czułko. I proszę bardzo. Tak, możesz się odwrócić.
Mam wrażenie, że to już nie jest Jerzy Buzek. Czy to postać związana z polską piłką nożną? Tak. Czy to piłkarz, który obecnie gra? Nie. Czy to trener piłkarski? Tak. Okej. Czy to trener pracujący obecnie w Ekstraklasie? Nie. Czy ten trener obecnie w ogóle gdzieś pracuje jako trener? To muszę sprawdzić. Weryfikacja VAR. Jako trener? Tak. Nie. Czy ktoś inny pracuje? My guess. Ta ulica Bystra, co jest niedaleko Ząbek, to już wiem od kogo. 5 pytań za tobą. Możesz rzucać za 3. Jak Łukasz Koszarek. Albo Mateusz Ponitka. Jak Cezary Trybański. Ja, to był center. Ale on rzucał za 3. Czy to były selekcjoner? Nie. Nie, nie, jeszcze długo, długo nie. Czy ten trener kiedykolwiek pracował w Ekstraklasie? Tak. Tak. Tak? Tak. Tak. Dwa. Czy jedno? Teraz kolejna podpowiedź, która się urodził w Jakubie, czyli że tak pracował, ale trudno w to uwierzyć. Mam jeden typ. No jaki? No zaraz się powiem. Tylko jeszcze jedno pytanie mam, tak? Tak. Dobrym trenerem. I tego nie powiedziałem. Może ja, ja tak wywnioskowałem. Może jest niedoceniany. Może tak być. Czy ma więcej niż 50 lat? Tak. Dobra, strzelam. Jarosław Kotas. Robert Kasperczyk. O jest. Jarosław Kotas chyba nie pracował. Mogę w Kasperów dalej. Zapomniałeś właśnie. Kurde, że taktyka ma dobra. Tracisz punkt i Wojtek dalej leci. Łukasz Stupka. Piosenkarz, piłkarz, aktor czy weterynarz? Johnny Sins, nie? Ale się skompromituje. Ja widzę, że ja totalnie nie mam wiedzy. O nie, ty, a z tyłu a mogę strzelić, co pisze z tyłu? Co? Szpital kliniczny. Wyświetl, co jest napisane, przepraszam. Nie, no to chyba nie jest jakiś weterynarz. No to musi być jakiś aktor. To jest aktor. Adamczyka nie poznałeś. On to jest Adamczyk? Tak nie. Jest. Szapa ci wypuszcza, to jest, wiesz, król szatni u nas w KTS-ie, to wiesz. Utrzymujesz punkt i wyznaczasz. Ale to ja tam mam jakieś punkty w ogóle? No jakieś masz, możemy zobaczyć to. Kuba teraz trochę stracił. Nie, no dobra, o! My tu się wszyscy... Nie wierzę. Dawaj Kubę. Nie, no, ja muszę wiedzę o nicie, czy jeszcze na siebie. Nie ma już. O kurczę, to gorzej. Ile pytań zostało? 12. Musimy trochę przyspieszyć. No. Dawaj, jedziemy, bo tu trzeba jeszcze wygrać. To ja jeden na jeden wezmę z Czapów. O, to może być ciekawe. O, i wreszcie się okaże. Więcej od niego. O, 300. Powiem ci, że też mnie tak nie doceniali w Niecieczu, a trener Kaczmarek dalej nie przepłynął tej ciśni. No to panowie, to liczby, to konkrety. Minutę ile przysiadów? No i musisz się teraz zrobić. Licytujemy. Ale dobra, tak? Ale to licytujemy, tak? Tak. 30. 31. 32. 33. 34. Teraz jeszcze chwilę. Jak definicja przysiadu, o, jak nisko zaczyna musi się być zrobiony, żeby nie było, że później ktoś będzie mówił, że o, raz, dwa, no taki trzy. Pełny, nie taki damski. Ty to będziesz sprawdzał? I ręce przed siebie i tak. Co ty miałeś z WF-u? 5. A, no to może. 40. O Jezu. To ja aż bym przy 24 wykitował. Pamiętacie, że w minutę. No. Zrobię sobie taki próbny, co? Dobra.
I ja właśnie. To... No wyprostowane i wali szybko. No. A z tym tym właśnie, bo tu mamy właśnie, ten, wiesz. Zostaliś do kieszeni. A. Czyli taki na przykład byłby już uznany za przysiad? Tak. Tak. 4-7. Krzyżu 40 zrobię, to już... Czapo, trener Oskar ogląda. No ja wiem, tylko teraz... 42, spokojnie. 43. Jak on nie zrobi, to punkt dla mnie, tak? Nawet dwa. A. O, grubo. 45. Daniel Ciechański, Polek na zagadaniu fizycznym. Polek? Na obu nawet. Bo i nie zjadł paluszków. Tylko, że to było takie zadanie, jedno fizyczno-intelektualne. Spożywcze. Fizyczno-spożywcze jedno, a drugie fizyczno-intelektualne. 45. Ale to takie piłkarskie, że nieważne, że tylko masz biec, ale wiedzieć, gdzie pobiec. No okej, okay, a jak nie zrobi Czapo, to wtedy są dla mnie punkty, tak? A punkty dla ciebie, a on traci jeden. 45. Teraz zaczynasz takie myślenie, czy zrobić, czy nie. Ja dobra, spasuję. Podbiłem te 45 rób. Tylko... To może jakieś da się rozkawać, ty, co? Właśnie, tak. Nie wiem, a co z tym? Do kieszeni wstać. Dobra. A i szanowna, no, szanowna komisja. Trzy. Muszą być wyprostowane? Tak, tak. No. Trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Niżej. Pięć, sześć. Nie, skoro, to dobra. Osiem, dziewięć. Nie, no, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
to robiłeś na koniec, więc okej. Okay. Ale wiecie co? Trochę w łydach już czuję, no. Nie wyjdziesz z reakcji już, wiesz. A ile ten miałem czasu? 40 sekund. Chyba zrobiłbym ze 100, no. Jeszcze 20 ci zostało. O, to tak. No to mówię, że zrobił ze 100. Ale widziałeś, dobrze, że spasował, nie? Tu podpuściłem chłopaka z nieciecie, ale weszło. Nie no, powiem ci szczerze, te przysiady takie, no, doczepiłbym się. Dobra, daj spokój, ja nie mam kolana. Dwa punkty dla Czapo, punkt traci Łukasz i Czapo wyznacza. O jest, jeszcze punkt tracę. Dobra, jak wyznaczę na siebie, to tracę punkt, nie? Tak. Jeśli źle odpowiesz. A pokażcie mi to, ile mam tam punktów. Pokażcie mi, no dobra. Kurwa, byłem już tak 10. Jak odpowiem dobrze, to... Może 11. Pokażcie konkurencję. Się zmacham. Bo tu podobno za zwycięstwo jest pierwszy skład za tydzień. W fundacji mam marzenie. A jest jeszcze, są jeszcze skoki narciarskie? Nie. No to piosenkarz, piłkarz, aktor czy weterynarz na siebie? Proszę. Piłkarz. Anna Apostolakis. Karol Spujol, co? Tak, Karol Spujol. Dostajesz punkt, brawo. A to kiedyś Przemysław Cekarz powiedział do jakiegoś jednego piłkarza. Ty mi się nie baw w Pujola, bo z Pujola to tylko masz, że jakbyś Penacha zamienił. Dobra, ile tam? Pokaż ci jeszcze szybko to. Punkt do piłka chyba masz. Dobra. Czyli nie, remis. Nie, remis. Dobra. A jakie mam jeszcze kategorie? Jeszcze jeden na jeden. Z jaka białkiem to melodia wziął jest? I jadę, ale... Jaka to melodia? Co jeszcze? Jeden na jeden. Rybusy. Wojarze. Wojarze. Licytacja. Jeszcze jeden piłkarz, aktor czy weterynarz. Albo piosenkarz też może. Albo piosenkarz. To piosenkarz, piłkarz, aktor czy weterynarz na siebie. Proszę bardzo. Kurde. Wiedziałem, że ostatnio będzie trudno. Tak, no, nie przemyślałem tego dobrze, ale... Bo to jest weterynarz. Wiecie co, ja też mi się idzie, jak ktoś weterynarz. Gościu wpisał weterynarz postawę. I szukał go tu. Ty, ale jak po wpisaniu weterynarz, pierwsza rzecz, jaka wyskakiwała to zdjęcie, to nie wiem, czy by to dobrze się odczuło. To... Właśnie, to tam musi być, właśnie, tam musi być, właśnie, no tak. A takie typowe zdjęcie weterynarza tak, powinien być homik? Tak, to jest w kitlu czy coś, no. Ale z drugiej strony przez to może być taka podpucha trochę, nie? Piosenkarz. Aktor był, piłkarz był, weterynarza nie było i piosenkarza nie było jeszcze chyba.
gościu mógłby być piosenkarzem po tych dziarkach. Ale się nie zdziwił, jak to jest jakiś weterynarz w Beskidu. Wygooglował na LinkedInie weterynarza, wszedł mu na Facebooka i znalazł jakieś zdjęcie z wakacji. A jak, a jesteś jakby co, udowodnić, że to jest weterynarz? Tak. 100%? Że możesz to udowodnić? Jeśli to jest weterynarz, to udowodnij, że to jest weterynarz. Albo ma zamiłowanie do zwierząt. Dobra, więc w takim razie piosenkarz. Aktor. Mario Casas, znany chociażby z Kontratiempo. Tak, tak, i z tego Tres Metros en Cielo. Tak. Na pewno tak, nie to przecież twoje klimaty akurat. No moje, moje. No. Tracisz punkt. Ale taką brudkę miałam zawsze takiego ładnego. Kurwa, to tracisz no punkt, wyznaczasz, ale nie możesz już na siebie. Chciałem zwrócić uwagę, że poszkodowani są piosenkarze i weterynarze. Właśnie. No. Żeś tylko dla podpuchy ich dał. Znaczy, związek zawodowy się odezwie. W takim razie rybusy, bo to jest dla wszystkich. Tak. Z kolei rybusy podesłał też gościu Tomek Masa, nasz widz, dziękuję bardzo. Można próbować, tak? Można. Piotr Parzyszek? Źle. Ale on już nie może próbować teraz. Może. To bez sensu. Cały ten program. Bo on tak trochę jednak nie strzelał na początku sezonu i dlatego mi się skojarzył, ale to może być jakiś inny w takim razie. Ej, znowu my wiemy. To 30 sekund i możecie powiedzieć. Nie. Piotr Zieliński? Nie. Ale może strzelać, tak? No mów to. Piotrów po kolei. Święty Piotr. 10 sekund. Słucham realizatorów? Piotr Celewa. Oczywiście, że tak. O kurde. Ale dobrze. Dobra. O kurde. O, super, naprawdę. Nikt nie odgadł? Dobre, no. To dalej ja wyznaczam. Nikt nie zdobywa punktu, tak. A jak na kogoś wyznaczy i on nie odpowie, to odejmujecie mu punkt, nie? Tak. A, no to będzie w takim razie jaka to melodia na kółę. Posłuchajmy. Ostatnio zgadłem. Arkowcy. Tak, Zetka. Dobry jest chyba, Wrota Arka Gdynia, tak jest. No. Plus, że utrzymujesz swoje punkty. A wie, chciałeś załatwić, że wyjeżdżasz. Meloman, a nie. Tak, ale nie, no, ale to pięknie, że w panu Arku. Dobrze, że nie megaloman. Ale, to, ale wiesz, jakoś tytułu nie powiedział, nie? No ale dobra, uznajmy. Od początku wiedziałem, że to jest jakiś hymn, bo to tak jak hymn brzmiało, taki miał taki rytm. Na początku wstępik taki, później taki właśnie no. No, szacuneczek dla kół. Dobra, jest jeszcze wokaliza? Mhm. Odwdzięczę się. No i na czapu, jaka to melodia? Nasza Wisła Kraków, piosenka o Wiśle Kraków. Niech zwycięży Orzeł Biały, zwycięży Polski Ruch. Tak jest. Dobrze. Ale Łukasz chyba po 5 sekundach już wiedział, tak? No to jednak nawet Paweł patrzył, jak tutaj wybija rytm, no to jednak kibic rozpoczął. Dobra, pokażcie punkty teraz. Utrzymujesz punkty i możesz na siebie już brać dalej. A mogę, dobra. A co zostało? Zostało jeden na jeden jeszcze, licytacja została. I wojarze. A wojarze? Co to było za kategoria? Kluby i musisz dopasować do piłkarza. A, to ciężkie. Dobra. To wabank. Jeden na jeden z Kubą Białkiem.
Jeden na jeden, Kuba Białek. Pojedynek na kadrę Arki Gdynia 19-20. Mówimy o kadrze jesiennej. 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 Zasady są takie. Mówicie po jednym piłkarzu. Kto pierwszy się pomyli lub nie będzie wiedział, przegrywa i traci punkt, a wygrany zwycięzca dostaje dwa. Runda jesienna, Arka Gdynia 19-20 zaczyna. Czapu. Imię i nazwisko, czy nazwisko samo? Imię i nazwisko. Czapo. Nazwisko, na razie lecimy po nazwiskach. Nalepa. Dobrze, Czapo, bo mi punktów. No. Nalepa, tak. Steinbors. Nie no, spokojnie. Nie, Vinicius, ten taki, co jest Polakiem, ale jest Brazylijczykiem. Jak on ma? Roger. Markus, Markus, no tak, Markus da Silva. Damian Zbozień. Tak, był w 19, tam był na jesieni, tak, Zbozień jeszcze? Tak. Nawet na wiosnę. Ten sezon niestety był dla Arki. Ale przyciąga fajnie. Tak? Nie no, poczekajcie, to nam spokojnie. Lewy obrońca. Chwilkę, chwilkę, no Arka, przecież taki dobry klub, nie? Tyle meczów oglądałeś. Tyle meczów obejrzałem, tak, nie no, Arka oczywiście. Grałeś z nią zresztą. Właśnie grałeś, nie, czy nie? Byłem w Berlinie wtedy, pojechałem do Berlina. Akurat tak wyszło. Ja prawie zagrałem. A mogę trenera powiedzieć? Ja prawie zagrałem, co prawda ja nie wystąpiłem ostatecznie, natomiast wydrukowano protokół meczowy, w którym na ławce rezerwowych KTS weszło w meczu z ekstraklasową Arką Gdynia z Wojciech Piela. Ja sobie to wziąłem, postanowiłem, że będę traktował jak relikwie, po prostu jakiś ołtarz wokół tego wybuduję, że piłkarze ekstraklasowi, jakiś tam Luka Maric, no, poważny piłkarz ściągany do Arki Gdynia swego czasu, albo Maksymilian Banaszewski, już taką miał być gwiazdą. I oni są na jednym protokole z Wojciechem Pielą. No to jest duża rzecz. Maric, mówisz, był na protokole? Więc ja strzelam Maricia. Aj, podpowiedziałem, ale będą emocje. No, ale będą emocje, tak? No, my powiedzieliśmy na początku, będziemy się spotykamy dla punktu. Adam Barciniak. Tak. Kurwa, też tego miałem. Znaczy... Trzeba być drugi. Ale walczy dobrze. No, drugi raz się nie przytrzymał. Kto tam jeszcze? Czy nie mieli kogoś tam wypożyczonego, jakiegoś tego? On w telefonie grzebie. Poczekaj, kto drugim bramkarzem był? Albo napastnik? A mieliście takiego kurczę jednego... Co jak poszedł, to jak dzik w żołędzie, taki Boże, albo Serb to był, bo taki wszedł na zmianę, strzelił gola, nawet chyba w Superpucharze, albo Puchar Polski gola strzelił, albo coś takiego. Tylko jak ten chłop się tam nazywał? Walcz, walcz. Walcz, a dopóki walczy się z tym zwycięzcą. A ten taki, co się od nich, co go do Legii wzięli później, a... Co? Był taki, ale to pewnie już wcześniej. No był taki dobry, taki blondynek. Nie wiem, czy on nie jest teraz w Wiśle Płock przypadkiem. Szwoch. Szwoch, no. Nie było go wtedy, nie? Wtedy go nie było. No, a dobrze kojarzy. Ale wzięli kogoś z Legii. Ale kojarzy. Wzięli kogoś z Legii? Tak. 20 sekund masz jeszcze. Nie bezpośrednio, ale... To nie wiem, może, nie wiem, Bondarenko, Żiro, nie. Nie wiem, dobra, strzelam. No, strzelam w Bondarenko, dobrze, no. Nie. Nie było tam Bondarenko. Czemu nie powiedziałeś Banaszewski? Przecież też nie powiedziałem. Bo wiem, ale już właśnie zapomniałem. Maksymilian Banaszewski, tak? No. Maksymilian pamiętałem. A kogo byś dał następnego? Nie wiem, Macieja Jankowskiego. Jankowski też grał? Masa jeszcze była. Jankowski był. Serarens, Szyltradze, Siemaszko. Dwa punkty Kuba, punkt traci Czapo i lecisz Kuba ty. To już po wszystkim. No to dajmy licytację. Marcin Neumann, licytacja. O Jezu. Wymień jak największą liczbę strzelców bramek dla Blue Betów w sezonie 19-20. Dwóch! Że tak się wychylę. Czterech. Czterech, tak mamy. A pięciu, bo tak ja zespołem. A to już pięciu. Chodzi o wszystkie rozgrywki 19-20. Jezus, może coś wygram.
Pięciu po raz pierwszy. Ja pasuję. Pięciu po raz drugi. Pięciu po raz trzeci. Czas start. Ten pan, Patryk Misak. Ten pan, Roman Gergel. Ten pan, Martin Mikowicz. Władysław Zgutkowski, Florin Purecze, Piotr Blazwo i możemy jechać dalej. Dobrze. Dzięki panowie, naprawdę. Chociaż. Co, ile mam punktów? Dwa? Jeden. Nie, no. A, tym następnym razem rzucić takiego wiedza o KTS-ie. O. Dałem ci skoki, to nic nie odpowiedziałem. Skoki były dla pieli, widzisz właśnie jakie dla to dla was ten. Były. A ile jest pytań jeszcze? Bo chciałbym trzy. Może nie być ostatni. 3-4. 6. Ojej, to przyspieszałem, bo już półtorej godziny liczę. A ja tak na wyniszczenie siadłem z Kubą, kurczę, a tu jeszcze... Zaczasz. A jest jeszcze jeden na jeden? Jest. Nie ma, nie ma, nie ma. Dwa Neumanny, Rebus i trzy Wojarze. Rebus. Nie, no ten Marcin Neumann, licytacja mi teraz tak fartnęło się, to dobrze. Może coś jeszcze będzie. Poprosimy Neumanna. Jak najwięcej Polaków, którzy kiedykolwiek wystąpili w Serie A? 10? 15. 16. 16 po raz pierwszy, 16 po raz drugi. Ktoś coś? 11. 17. Pierwszy po raz drugi, po raz trzeci. 17 Polaków, 17 kiedykolwiek Polak, w Serie A, tak? Kiedykolwiek. Lecimy? 3, 4. Zbigniew Boniek, Marek Koźmiński, Piotr Zieliński, Arkadiusz Milik, Sebastian Walukiewicz, Łukasz Skorupski, Kamil Glik, Łukasz Teodorczyk, Wojciech Szczęsny, Bartosz Bereszyński, Dawid Kownacki. Proste, no. Wymienię. Kamil Kosowski. W Kiewo był, no ale nie wiem, czy zagrał. Chyba to. Chyba jeden mecz. Mów dalej na razie. Karolinetty, Bartosz Salamon, Bartłomiej Drągowski, Diago Cionek. O! Ja bym to już wiesz. Zagrał w reprezentacji, zagrał. Jeszcze jeden. Nawet na Mistrzostwach Świata, nawet gola strzelił. Jakub Iskra. To? Tak, 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 tak. Brawo. Brawo. A ja mam go na dla końcu. Spali. Tak. Dla Spali, to dwa mecze zagrał. W końcu jakiś młody Polak. Jeszcze tacy są. Z Pogoni Szczecin. A ten Kosowski zagrał? Nie. Tak, 23 mecze. Dobrze, bo ja miałem tutaj największy problem, czy on w Serie B, czy w Serie A. Ale... Nie wiem, w Kiewo był, no. Ale sporo jeszcze, jak tam jak pomyślałem później, jak mówiłeś. Kogo właśnie... nie powiedziałem z takich właśnie? Recy mówiłeś? A, Recy nie Stępińskiego. Reca, Stępiński, Furman przecież zagrał jeden mecz. Augustyn, Boruc, Wolski, Wszołek, Kupisz, Łasicki, Furman. Tak, no sporo, sporo, no. Ile Błaszczykowski. Też. Ilu miałeś? 30? Masz tam wyliczyć? 37. No. A z tych takich starszych, na przykład właśnie typu Boniek Koźmiński, Żmuda, Żmuda, Czachowski. Adamczuk. No. Wyznaczasz. Zobaczmy klasyfikację, czy może coś tak, jeszcze tak. Zmienić. No musisz na siebie wziąć wszystkie do końca. Dobra, to Wojarza na siebie. Proszę bardzo. Aha. SV Strelen, FC Coburg, Bodø SC, Royal Antwerp, FC Denderlöw, FC Vrede Graafschap. Czyli tak Belgia, Holandia, Benelux. Tam chyba wyjechał swego czasu, coś mi się kojarzy. Serdeczny przyjaciel. Serdeczny przyjaciel Wojtka Kowalczyka z kadry olimpijskiej chyba. Aleksander Kłak? Odpowiedź? Tak. To jest Aleksander Kłak. Z nim była historia, że on chyba kierowcą autobusu w ogóle został po latach, tak? I punkt dla Wojtka. Czy to jest wielki powrót do gry? Dawaj, Wojciu. I jakie mam kategorie? Wojarze? Rebusy i Neumann. Rebusy i Neumann. Rebusy, Neumann i Wojarze. Dawaj tak? Rebusy. Zróbmy Wojarze jeszcze jedne na siebie. Feyenoord, Excelsior, Hibernian, Gretna, Inverness. Zbigniew Małkowski. Tak jest! Zbigniew Małkowski. I Rebusy są i licytacje, tak? Tak, i jeszcze jeden Wojarz. I Wojarz. I Wojarz. Wojarze na siebie. Wojarze na Wojtka 5. No, co idzie? Co się dzieje? Rodaker Krade, PAOK Saloniki, Norymberga, Dynamo Drezno, Energii Cottbus, Xanti, Germania Windeck, Wiktoria Köln.
Chyba wiem, ale się zastanowię. Po raz pierwszy bym coś wiedział. Jaki jest twój pierwszy typ? Ale to nie będzie uznane za odpowiedź jeszcze? No nie, to jest twój typ. Mariusz Kukiełka. Mariusz Kukiełka. Mariusz Kukiełka. Brawo. No. On też reprezentant kraju. Zobaczmy to, co tutaj się dzieje. Co za wiedza. Redemption. I teraz musisz dobrze pomyśleć, jak chcesz to zagrać. Najman i Rybus. Najmanie masz jakby większą kontrolę nad tym, co się dzieje. Ale potem może być hit. Dobra, Najman. Jak najwięcej klubów, w których grał Kamil Wilczek? 5. 6. O Jezu. Nie wiem, czy jest w ogóle więcej niż 6. Sześć bym wymienił. Ale kurde. 7. 7? 7. Nie jestem tutaj pewny, ale mam takie 7 klubów, które wymienię. O, jakieś młodzieżowe też się liczą, nie? No tak, czekaj, zobaczę jeszcze. Mamy wypisane, ale nie pamiętam. Nie, dobra, ja pasuję. No, nie wiem, czy on w ogóle ma 8, więc... Ma. No kluby do kluby. Albo nie, chwila jeszcze. Nie, juniorskie się nie liczą, bo jest pasuje, tylko jeden. Pasuje. I co, 7 klubów, tak? Mhm. Piast Gliwice, Zagłębie Lubin, Gestepe, Brandby, Kopenhaga, GKS Jastrzębie chyba? 4. Karpi, Włochy. Tak jest! Kurde. Jastrzębie nie wiedziałem. Jastrzębie, no. Poza tym Silesia, Lubornia, Udę, Chorada i Elcze. A nie Silesia, właśnie Lubomia. Lubomia. Tak. Bo on był z Glikiem i z tym. Tylko, że on się nie dostał jako jedyny do Realu Madryt C, tylko właśnie został w tej Choradzie. 13-13. A to nie był ze szkółki w Wodzisławiu? Tam nie ma zaznaczonej? Tak, no, tak. Szkółka to w Wodzisławiu. No. 13-13, decydujący rebus. Zobaczmy. A może pogodzi czapu albo... Kamil Wilczek. Nie. Grzegorz Rasiak. Nie, chociaż pierwszy obrazek. A realizatorzy wiedzą? Nie, tym razem nie. Bogdan Wilk? Nie. Cezary Wilk? Nie. Rzucam podpowiedź. Imię Paweł. Tego piłkarza. A był Sobczak? Nie. Paweł Stolarski. Tak jest. O Jezus Maria. I tak, brawo. I mamy zwycięzcę. Brawo, co za komplek. Wojtek zrobił. Brawo, Wojciu. Wojtku. Dziękuję. Gratuluję. Pamiętasz, że dlatego, że ja go tak wymęczyłem. Brawo, Wojtku, wygrałeś. Zombie wygrało. Czapo solidne trzecie miejsce. No, poszedłem na wyniszczenie, nie? No i Łukasz solidne czwarte miejsce. Ale nie ma dwóch punktów. To chodzi w tej grze, żeby nie mieć dwóch punktów. Bo wtedy jesteś memem na końcu. To jest mentalne zwycięstwo. Tak. Ale wiecie co, ja sobie teraz uświadomiłem, że ja tak zawsze myślałem, że polskim dyrektorem sportowym brakuje luzu, ale teraz nie dziwię się, dlaczego jestem bezrobotny. No. Więc. Teraz państwo witkowscy oglądają i mówią, no, wreszcie podjęliśmy jakąś dobrą decyzję. Słuchaj. I jeszcze nie wiedział ceny kostek. Dramat. Wojtek, nagrodę dostajesz. Słowaków. Nie, ale dobra. Masz. To jest dla ciebie. To ja sobie powieszę. A i dobra, zgłaszam taki wniosek, że trzeba tu spróbować przyczepić tych Słowaków gdzieś kiedyś w przeszłości, żeby... Zresztą i tak nie będzie widać bez greenskin, zapomniałem. No, ale nie, będzie widać. Nie jest zielone. Zobacz, a, będzie widać. Przepraszam, jestem mało logiczny dzisiaj, nie myślę. Czekaj. No tak, będzie. No, no tak, widać. Dobra, panowie, dziękuję wam bardzo. Wojtek Piela. Dziękuję bardzo. Łukasz Stupka. Jakub Białek. Dziękuję. Daniel Czapo-Żurawski. Paweł Paszu, dziękuję. Do zobaczenia. Hej, hej.
gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daj nie walczaka, nie zdechlaka, daj nie Polaka, nie drumlaka, nie niegrzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie niespaślaka, nie Polczaka, nie nierasaka, nie Cieżniaka, nie. Prześlij mi Siplaka. Jakiegoś.